2019: Francja. Kobieta w dużej puchowej kurtce idąc, słyszy jak pod butami skrzypi śnieg. Mróz szczepie ją w policzki, ale za chwilę już będzie jej ciepło. Widzi pierwsze migoczące światełka i słyszy skoczną świąteczną piosenkę i nieco zagłośne śmiechy. A kiedy jest już naprawdę blisko, czuje również ten specyficzny zapach pierników, grzanego wina i smażonej kiełbasy. No, dzień dobry. Słuchasz podcastu Pożywka, a to jest podcastowy kalendarz adwentowy. Ja nazywam się Dominika Zagrodzka i opowiadam o świątecznym jedzeniu. To jest ósme okienko podcastowego kalendarza adwentowego, podczas którego spotykamy się tutaj codziennie i opowiadamy sobie krótkie historie o świątecznym jedzeniu. Pod numerem ósmym kryją się świąteczne jarmarki. A świąteczne jarmarki to jest coś, co ja uwielbiam. Jako osoba, która kocha te wszystkie świąteczne dekoracje, lampki, bombki, choinki itd., to dla mnie te jarmarki są taką emanacją świąt i bardzo lubię na nie chodzić, zwłaszcza za granicą. Do tego stopnia, że bohaterką tego podcastu postanowiłam uczynić siebie, ponieważ to ja jestem tą kobietą z początku odcinka, która rzeczywiście w 2019 roku idzie w Strasburgu na jarmark, ale o tym jeszcze Wam za chwilę więcej opowiem. Najlepszy jarmark jest wtedy, kiedy dookoła sypie śnieg, a na dworze jest taki siarczysty mróz. I jarmarki dla mnie to są takie miejsca, w których można poczuć ten świąteczny klimat można też się ogrzać, bo tam zazwyczaj są jakieś źródła ciepła jakieś ogniska albo właśnie budki z jedzeniem od których też bije ciepło. Do tego rozlegają się wszędzie świąteczne piosenki i są te charakterystyczne zapachy, właśnie często jakiegoś smażonego mięsa, grzanego wina, pierników, słodyczy w ogóle. Do tego jeszcze oczywiście choinki, światełka, dekoracje. To wszystko tworzy po prostu taką fantastyczną całość. Jarmarki wydają nam się bardzo długą tradycją, a de facto wcale tak. Długą tradycją nie są. Pierwsze jarmarki podobno organizowano w średniowiecznej Austrii. Trudno jednak powiedzieć, żeby te dawne jarmarki były podobne do tych, które znamy dzisiaj, bo oprócz tego, że odbywały się w grudniu, to nie miały wiele wspólnego ze świętami. Mówi się, że takim pierwszym jarmarkiem był ten z Wiednia z 1296 roku, kiedy książę Albrecht I pozwolił na 14 dni handlowania w grudniu. Później, na początku XIV wieku, mamy jarmark w Budziszynie w Niemczech, gdzie również władca pozwala na handel mięsem w grudniu. Te pierwsze jarmarki w ogóle nie odnosiły się do świąt czy do jakiejś symboliki religijnej. Dopiero z czasem przestały być tylko jarmarkami mięsnymi, ale stały się takimi miejscami, gdzie można było właśnie kupić różne smakołyki czy dekoracje, no bo handlarze korzystali z tego, że to jest taki charakterystyczny bardzo czas w roku. O miano najstarszych rywalizują też jarmark z Dresna. Podobno pierwszy miał się tam odbyć w 1434 roku i jarmark w Norymberdze z 1628 roku. Brak jednak takiej konkretnej daty, która by nam powiedziała, że tak to wtedy zaczęły się jarmarki, to jest po prostu pierwowzór tego, co znamy dzisiaj. No raczej nam się nie uda takiej daty znaleźć. Większość historyków zgadza się jednak co do tego, że ta tradycja raczej wywodzi się właśnie z Niemiec i Austrii. Jarmarki nazywano Christkindlmarkt, czyli jarmark Dziecka Bożego. I tutaj to Dziecko Boże jest trochę takim enigmatycznym stworzeniem, bo nie do końca wiadomo kto to był. To znaczy, może to rzeczywiście chodziło o samego Jezusa, ale mogło też chodzić o aniołka. Czyli dziecko, które otwierało ten jarmark, zwykle właśnie ucharakteryzowane jak aniołek. Może też chodziło o takie szerokie znaczenie, czyli że wszyscy, którzy biorą udział w tym jarmarku, są po prostu dziećmi bożymi. W XVII i XVIII wieku jarmarki rozpowszechniły się w Europie, m.in. we Włoszech, Szwajcarii czy Francji. Zazwyczaj odbywały się koło kościołów, na tych placach przed kościołami, ponieważ tam pojawiali się ludzie różnych klas i było ich dużo. Same kościoły zresztą były z tego faktu zadowolone, bo ludzie, którzy przychodzili kupić coś na jarmarku, przy okazji była szansa, że wejdą na msze. Z czasem jednak sytuacja przestała przedstawiać się tak różowo, ponieważ kościoły i jarmarki zaczęły ze sobą konkurować o uwagę tłumu. Często też okazywało się, że ludzie przychodzili raczej tylko na jarmark, a niekoniecznie już wchodzili do kościoła. Popularność jarmarków zaczęła słabnąć pod koniec XIX wieku, i wtedy te jarmarki nie były już w ogóle czymś takim atrakcyjnym, czymś takim wow, na co chciało się iść. I tutaj następuje pewien zwrot akcji, dlatego że ja sama byłam w szoku. To jest ten moment, który lubię najbardziej robiąc odcinki na pożywkę, kiedy dowiaduję się czegoś, co nie tyle może zmienia moje patrzenie na daną rzecz, ale sprawia, że sama jestem zaskoczona tym, czego się dowiedziałam. A dowiedziałam się mianowicie, że za powrót jarmarków odpowiadają naziści. Oni bowiem w latach 30. postanowili, że te jarmarki staną się fantastycznym przykładem tego, jak wspaniałe jest państwo niemieckie i jak wspaniałe produkty wytwarza. Naziści postanowili stworzyć wielki jarmark świąteczny w centrum Berlina i odniósł on ogromny sukces, bo w 1934 roku odwiedziło go półtora miliona ludzi. Dwa lata później, podobno, ta liczba zwiększyła się do dwóch milionów. Na jednym z tych berlińskich jarmarków przemawiał nawet na otwarciu Joseph Goebbels, co tylko pokazuje, że rzeczywiście te jarmarki miały dla propagandy nazistowskiej bardzo duże znaczenie. Nie miały one jednak takiego charakteru religijnego, nie było tam za dużo też religijnych symboli. To po prostu były jarmarki, które prezentowały świąteczne niemieckie produkty. Czy też w ogóle niemieckie produkty. Ale tutaj dokonała się ciekawa zmiana, bo wcześniej mieliśmy głównie cele handlowe, to znaczy, jarmarki były po to, żeby sprzedać, tak? Były głównie dla handlarzy, po to, żeby oni mogli właśnie w tym takim gorącym okresie grudniowym sprzedać swoje towary przed świętami jeszcze. Naziści natomiast Zrobili z jarmarków takie doświadczenie, czyli to, co my znamy dzisiaj, czyli połączenie tych wszystkich rzeczy, to, że idzie się na jarmark nie po to, żeby coś kupić, ale po to, żeby tam być. Wydaje mi się, że dzisiaj w dobie konsumpcjonizmu te dwie rzeczy się połączyły. To znaczy, że z jednej strony rzeczywiście to jest doświadczenie, ale z drugiej jednak chcemy coś tam na tym jarmarku kupić, czy to do jedzenia, czy to jeśli chodzi na przykład o dekoracje świąteczne. Podobno dzisiaj w Niemczech odbywa się około 3000 jarmarków w grudniu. Ja miałam okazję być zarówno na jarmarkach niemieckich, jak i austriackich, jak i francuskich, jak i polskich. I powiem Wam, że no niestety, ale z moich doświadczeń wynika, że nasze nie umywają się kompletnie do tych właśnie niemieckich czy austriackich. Zresztą w internecie znajdziecie dużo artykułów na przykład o jarmarkach w Krakowie czy Wrocławiu, gdzie ludzie narzekają na ogromne ceny jedzenia. Do tego to jedzenie jest bardzo średniej jakości, a rzeczy, które są na tym jarmarku sprzedawane często są produkowane w Chinach. Krążą też prawdziwe legendy na temat smaku grzańca i tego, jak bardzo jest on niedobry. Myślę, że na tym tle polskich jarmarków trochę wyróżnia się jarmark w Katowicach, bo tam w centrum miasta są ustawiane różne takie scenki lalkowe, ale nie tylko. Tam jest cała taka wioska też Świętego Mikołaja, zrobiona z takich, wiecie, miniaturek domów i postaci, które tam się poruszają. Do tego jeszcze to, co było moim hitem w zeszłym roku, to są, słuchajcie, za szkłem takie dwa wielkie polarne niedźwiedzie, wielkie naprawdę, wielkości człowieka. I te niedźwiedzie tam sobie siedzą i śpią. Ale słuchajcie, jest to tak zrobione, że te wielkie figurki, włochate, takie niedźwiedzi, po prostu się ruszają, i wiecie, tak jakby oddychają przez sen. Jest to do tego stopnia realistyczne, że kilkukrotnie byłam świadkiem sytuacji, kiedy dzieci odchodziły od tych niedźwiedzi, albo wręcz płakały, ponieważ bały się, że one są po prostu prawdziwe. Tam jest też dużo takich opowieści dla dzieci, różnych takich atrakcji, gdzie można sobie na tym jarmarku chodzić i po prostu odkrywać z dzieckiem różne rzeczy. Tak jak jednak powiedziałam, ja uwielbiam te jarmarki zagraniczne. Mój pierwszy jarmark to był jarmark w Stuttgarcie i to było od razu takie wejście w ten jarmarkowy świat z grubej rury. Każde stoisko było zaprojektowane tak, jakby chciało wygrać jakiś konkurs na najpiękniejsze stoisko na danym jarmarku. Swoją drogą, nie wiem, czy tam się taki konkurs czasem nie odbywa. W każdym razie, poza tym, że ekspozycja towarów była piękna i dobrze zaaranżowana, to jeszcze mieliśmy ogromne dekoracje na górze tych małych stoisk, jakieś wiedzimy kołaje, wielkie niedźwiedzie, które były udekorowane w jakieś świąteczne rzeczy. No po prostu to robiło przeogromne wrażenie. Niemcy i Austriacy do tego stopnia uwielbiają swoje jarmarki, że zaczynają bywać na nich już bardzo wcześnie. W ogóle miałam takie poczucie w tych miastach, że tam nikt nie pracuje, ponieważ już od rana tam się po prostu na jarmarku pije grzane wino. Byłam też na jarmarku w Norymberce, który był o tyle uroczy, że każde stoisko tam miało markizę w biało-czerwone paski oraz na jarmarku w Strasburgu, który jest sam w sobie takim bardzo uroczym miasteczkiem z tymi małymi krętymi uliczkami w centrum i tam też w ogóle te ulice są tak udekorowane, że po prostu gdzie nie wejdziecie, to trochę opada wam szczęka. W zeszłym roku z kolei pojechałam na jarmarki do Wiednia i to jest o tyle ciekawe, że w Wiedniu tych jarmarków jest wiele. Mamy nawet specjalną mapę z zaznaczonymi kolejnymi wioskami świątecznymi w mieście. Trzeba jednak pamiętać, że w tych dużych miastach typu Dresno, właśnie Wiedeń, Norymberga jest po prostu mnóstwo ludzi na tych jarmarkach. Mnóstwo. Mimo, że one się zaczynają pod koniec listopada, na początku grudnia, trwają do samych świąt, to tam przez cały ten czas są po prostu tłumy ludzi i to jest coś, co może to doświadczenie trochę zaburzać, i jednocześnie to jest coś, na co po prostu trzeba być przygotowanym. Mówi się o tym, że jarmarki niemieckie mają zostać wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Właśnie dlatego, że oferują coś więcej poza tym, że możemy sobie kupić bombkę, czy świąteczne kartki, czy rękodzieło, to one oferują to całościowe doświadczenie, o którym wspominałam wcześniej. Zwykle na taki jarmark wybieramy się z rodziną lub przyjaciółmi, po to też, żeby poczuć taką świąteczną wspólnotę, ale nie tylko z tymi osobami, z którymi przyszliśmy, ale w ogóle ze wszystkimi tymi, którzy na tym jarmarku świętują. Mamy tu też taki efekt zapomnienia o całym świecie, ponieważ ten jarmark, ta świąteczna wioska, to jest trochę takie mini-uniwersum, i możemy się poczuć, jakbyśmy byli trochę zawieszeni w czasie i przestrzeni. Mimo, że jarmarki mają swoich zagorzałych przeciwników, którzy twierdzą, że to jest po prostu królestwo kiczu i konsumpcjonizmu. To ja jakoś te jarmarki lubię, bo rzeczywiście to są takie miejsca, w których tę atmosferę nadchodzących świąt można poczuć. Niestety jednak trudno nie zgodzić się z tym, że ceny na jarmarkach zwykle są wygórowane i jest to dla handlarzy okazja do po prostu takiego prostego zarobku. Polecam wam jednak, jeśli będziecie mieć okazję, pojechać do tych miast, w których to wszystko się zaczęło, czyli właśnie do Drezna czy do Norymbergi, i zobaczyć, jak te jarmarki wyglądają trochę bliżej oryginału. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro.